Jesteśmy na gali popkillerów. Stoi ze mną Wigor, Morwuła, siemanko. Siemano, witam, witam wszystkich. W jakiej kategorii rozdawałeś dzisiaj nagrodę? Dzisiaj miałem zaszczyt rozdawać się razem z Peperem nagrodę w kategorii Grupa Roku. Hip-hopowa Grupa Roku. Pamiętasz, kto wygrał? Pamiętam, Tako na Fide, mimo że obstawiałem problem, wygrał Tako na Fide. No spodziewałeś się te 20 lat temu, że tak to będzie wyglądać, kiedy w remoncie leciał wasz kawałek z pierwszej płyty? Kompletnie się tego nie spodziewałem. Jesteśmy mega szczęśliwi, że ta kultura tak się w Polsce rozwinęła. Wchodzimy na coraz wyższy poziom, także tylko się cieszę. A za rok chyba też będziesz się starał o nominację, bo kończysz płytę solową. No ja tak się trochę śmiałem, że powinni stworzyć jeszcze kategorię najlepszy powrót z Greda. I w tej kategorii myślę, że miałbym duże szanse. Także wydaję płytę oczywiście jeszcze w tym roku po wakacjach. Jeszcze tego nie ogłaszałem, więc to jest dobry moment, ponieważ przesuwam, ale to tylko dla dobra tej płyty. Jest ona już na ukończeniu, także zapraszam do sprawdzenia. Myślę, że będzie mocny materiał. A będzie bardziej oldschoolowo czy bardziej swagowo? Będzie wszystko, ponieważ ja jestem bardzo wszechstronnym raperem, odnajduję się na każdym tempie, na każdej stylistyce, także myślę, że każdy tam znajdzie coś ciekawego. Będzie to swego rodzaju pomost, ponieważ wiadomo, pochodzę z lat 90., a jesteśmy w 2019, także nie będę też robił aż tak undergroundowych, oldschoolowych rzeczy, ale pierwiastek, hip-hop ogólnie, no umówmy się, tak? Tak jak powiedział Waco, hip-hop możemy podzielić na dobry i słaby, a czy to jest new school, true school, old school, to nie ma znaczenia, więc tu znajdziecie wszystko. Dzisiaj byliście na scenie razem z Peperem. Rozumiem, że stary łyskasz cały czas w Stanach. Czy jest szansa, że Morwa jednak nagra kolejną płytę razem w pełnym składzie? No o płycie na razie ciężko mówić, ale na mojej płycie na pewno będzie kawałek Morwowy, który właśnie powstaje. Także coś się ruszyło. Także u chłopaków, u Kafara i u Resta premiera lada dzień usłyszycie też ciekawy kawałek, w którym jest aż 20 raperów, w tym Morwuła. Co też dla mnie było niespodzianką, ponieważ dowiedziałem się dopiero po fakcie, że cały skład się dograł. Tak. Ciekawostka. Tak. Dobra, Wigor, nie zatrzymuję cię. Wiem, że jest dobry after. Na barze się dużo dzieje. Świętujemy dzisiaj. To jest święto hip-hopu. Pozdrawiam, do zobaczenia.